Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie, zagrajmy w Dark Souls Remastered. Jest to, jeśli dobrze liczę, chyba szósty? Tak, chyba szósty odcinek, w którym wybierzemy się na eksplorację lasu Darkroot. Niech tylko przejdę i pokaże się napis. Nie pokaże się? Dobra. Mijamy kwiatka. Tak się tego spodziewałem, a i tak mnie to irytuje. No i nie wiem, dlaczego mnie rozłączyło, nie? Super, nie udało się, pięknie. Tak, Cetri offline, dziękuję, do widzenia. Dobra. Nice. Tutaj, jak mówiłem na poprzednim odcinku, ulepszyłem sobie miecz półtora ręczny do plus 5 i ma od Claymora dokładnie 3 punkty ataku więcej, ale też ulepszyłem sobie pikę na plus 5. Trochę farmienia było, ale opłaciło się. Tutaj kusza ma większe obrażenia niż łuk, ale nie wiem, czy sobie bełty jakieś kupiłem. A no tak, mam zwykłe bełty, ale nic więcej. Ale myślę, że tak będę sobie zamienił, że teraz piki i miecza. Ewentualnie może na sztylet jeszcze się przerzucę, ale... Ty sobie może właśnie, może pochodzę najpierw z tą piką. Bo to zawsze jakiś dystans większy. Ogród Darkroot. Okej, tam byłem wcześniej, tam bym się wracał. To idziemy w takim razie tędy. Okej, to jest... Nie, to nie jest ten most, o którym myślałem. Okej, tam jakiś przedmiot. Przyjdą przeciwnicy. Jak nic. O. A kurde! Jakim barem mnie trafił? O, niczym Spartiata. Z zatarcz będę atakował. Kemkam hu. Czekaj, czy to mi zżyra więcej wytrzymałości? Jeden pasek. Tak, więcej. No, na logikę ma to w sumie trochę sensu, nie? Dobra, ja póki co lecę dalej. Szaty, które mam aktualnie, chyba sobie na plus 1 ulepszyłem wszystko. Okej, co my tu mamy? Zamknięte jakimś urządzeniem. Okej, tu potrzebuję tej pieczęci, a na szczęście... Jezu, w ogóle miałem ją kupić, zanim tu przyszedłem. Jezu, ale... No, w sumie... Może... Wróćmy tam trochę szybciej. Bo tam wrócić to ja sobie mogę z buta tutaj, ale nie będę biegł w tej weftę tak samo. No bo po co? Dobra, Andre. Poproszę nie o odłamek, tylko o klejnot rodowy Artoriasa. Tak. Opis oczywiście sprawdzony w poprzednim odcinku, tak więc... Jeśli ktoś chce go sobie przeczytać, albo usłyszeć jak ja go czytam, choć w to drugie trochę wątpię, no to zachęcam do sprawdzenia końcówki poprzedniego odcinka, gdyż... Tam właśnie przed upgrade'ami sprawdziłem ofertę Andre. XD. Dobra, nie, tego się chyba nie da zripostować. Uuu, kępka krwisto-czerwonego mchu. A nie, to będzie tutaj, tylko gdzieś niżej. O proszę, zmniejsza krwawienie.
Krwawienie powstaje w wyniku ataku ostrymi ostrzami lub kolcami i może powodować poważne obrażenia. Użyj kępki mchu, by temu zapobiec. Spoko. Ogród Darkroot po raz drugi. A tu też, proszę, ten też zrobił ten mech. Czyli w razie gdybym chciał sobie uzupełnić zapasy, no to mogę sobie tutaj pofarmić. A tak coś czułem, że on wyskoczył właśnie z podziemi. Okej, z tego nic nie wypadło. O, kępka kwitnącego fioletowego mchu. Czyli coś lepszego, jak rozumiem. Redukuje trucizny i toksyny, przywraca status. Kępka silnego mchu leczniczego z kwiatem. Redukuje trucizny i toksyny. Dobra, to było tam wcześniej. Toksyna to silniejsza postać trucizny, która szybko prowadzi do śmierci ofiary. Większość kęp mchu bez kwiatu jest bezużyteczna przeciwko toksynom, a brak tych kępek może zakończyć się przedwczesnym zgonem. Okej, no fajnie. Nie bardzo wiem, z jakiej racji dostałem od takiego przeciwnika taki nawet no, mocny przedmiot, no ale... No, że jakoś nie będę. Dobra, dwa przejścia. Czy tutaj coś mnie wiedzie dalej, czy... No oczywiście, że mnie gdzieś wiedzie dalej. O! Okej. Mamy ścianę. Robi, to mnie próbuje zjeść, czy jak? Atak pełniku nad ładny. Kępka mchu i nic poza tym. No co jak co, ale akurat ataku to się spodziewałem. Zbyt otwarte to było, żeby po prostu nic tutaj nie stało, nie, żeby nikt tego nie bronił. Dobra, zanim przejdziemy przez mgłę, wątpię, że to już będzie jakiś boss, ale... No, najpierw sprawdźmy to. Ty czekaj, czy to nie jest do rzeczy Darkroot? Oho. Mamy ziomeczków. Wow! Tak się chcesz bawić, co? Dobrze. Ja też tak potrafię. No! Kurde no! Ja pierdzielę, ale był blisko. Ale momentalnie, jednocześnie jak mi jeden walnął czarem, to drugi zaatakował mnie mieczem i przez to mi całe to leczenie z Estusa mi zdjęło... Ten co walnął mnie czarem, to mi zdjął leczenie z Estusa, a ten co walnął mnie mieczem, mnie zabił. Trochę szkoda tak głupiej śmierci. Ale to jest najgorsze, bo to mogą być zwykli przeciwnicy, tak jak zwykle się NPC, ale... No problem był taki, że było ich dwóch. Jakby był jeden, tak jak w przypadku Havla w poprzednim odcinku, no to byłoby zdeczka prościej. Okay. Wpada mi kolejny mech. Mech, 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 mech. Zresztą tak nie... Co mi się tak świeci? Tak, to wejście tam tak połyskuje? No to by wyglądało, no ale trochę za nisko było widoczne. Ciekawe, czym było wcześniej to miejsce, zanim tak popadł w ruinę. Dobra. Pozyskujemy duszę.
Czy mogę tylko jednego, powiedzmy, wyzwać na pojedynek? Bo jeśli tak, to z wielką chęcią to zrobię. Nazwali Vale Heda i gość umiera w moment. To było świetne. Okej, to troszkę nie wyszło. O. Serio? Gdzie mam celować, żeby mu trafić w głeb? Jestem idealnie poza... No. Dobra, nic nie mówiłem. Nie odzywałem się. Aha, ciekawe. Podwójnie ciekawe. No. Aha. You've been juked. A ja właśnie się prawie że sam załatwiłem. Bo myślałem, że mam tarczę, miałem cały czas ten kostur wyekwipowany. Dobra, chowamy się. Leczymy. Może on ma jeszcze zasięg na to. Co, tak się chcesz bawić, gościu? Ha, super. No oczywiście. On nie trafił, ale ja już jego nie. Backstab! I prawie go tym zabiłem, co jest najlepsze. O! Przeżył to jeszcze, XD! I to tyle? Serio? Gość mi zostawił tylko i wyłącznie 2000 dusz po sobie? Jaki totalnie not worth! Halo, where tarcza? Bez komentarza. Super. Ha-a, nie ma. Backstab. Okej, temu już trochę mniejsze obrażenia bije. No przecież zrobiłem unik za niego, gro. Pewnie, rób sobie jeszcze unik prosto w niego, dlaczego nie? Dobra, ta niech se macha. XD. No, co za gnój, no, no! No, jasne, jeszcze się znam, sam w przepaść zrzuć. No, kurde, miałem taką cichą nadzieję, że uda mi się go zrzucić backstabem, no. Ale niestety frajer mi to uniemożliwił. Pamiętacie, w ogóle prawie stosów już nie mam. No, nabierze mi go czy nie? O, super. Dawaj. Dobrze. No, co za typ! Idealnie ten animacja ataku go przed tym uchroniła. Dobra, trochę mi nie idzie ta walka. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Raz. Dwa. Dobrze. Sprowokować go do ataku. No nie, no nie wierzę, serio? No! Co za
Fuk się schędożony, no! Leczenie, talizman. Tutaj raczej nie przyjdzie, ale... A nie, jednak przyszedł. No dawaj. Backstabik. No i to już, kolego, jest twój koniec. Nie no, bez żartów, gro. No bez jaj! Co to miało być? Miałeś strzałę perfekcyjnie wycelowaną w ten twój durny pysk! A gra to jeszcze... Widzieliście, to poleciało. Ominęło jego głowy dookoła i walnęło se za nim. What the flaming fuck? Teraz ciekawe, czy Mac też się odrodził. Bo jak za każdym razem tu wracali do życia, no to ta przeprawa nie będzie zbyt lekka. Też mogą użyć fragmentu wielkiego leczenia, to bym się bardziej z tego cudu wyhealował, może bym też dłużej mógł tę walkę prowadzić. Nie ma tak ataki, których nie jestem w stanie uniknąć, co nie? Czy uniknąć? Których nie jestem w stanie przerwać moim własnym atakiem. Ale strasznie dużo tego leci, zauważyłem. Najwięcej tego czerwonego mchu jak na razie wydropiło. Ale fioletowy mech chyba bardzo konkuruje o uwagę. No, pewnie jeszcze zbiegnij w przepaść na 20 metrów przed plamą krwi, w której zdeponowałeś wszystkie swoje dusze po tej zajebiście irytującej śmierci. Co, Mac się odrodził też? Też! Zajebiście! Dwóch takich przeciwników, gdzie jeden wali magią z dystansu i wali ją jak praktycznie jak karabinem, a drugi je po prostu animacjami unika moich speli. Zajebiście po prostu. Żegnam. Kamka kwitnącego mchu. No dobra. Estusi w takim razie. I przejdźmy przez mgłę. Aha. A tu nic nie ma. W sensie nie ma walki z bossem. Oho, ale jest znowu... A nie, myślałem, że to jest ten... Serio, dopóki się nie podniesie, to mu nie mogę nic zrobić? Co on teraz zrobił, przepraszam bardzo. Nic po sobie nie zostawił, jakby nie wiem, on teraz zbuffował kogoś, dał sygnał, że ktoś tu jest. Okej, set elity rycerstwa. Właśnie mi wpadł. I jeszcze raz. Jest jeszcze jeden, co nie? Co ja? No nawet ładnie. Czemu ta strzała duszy jest taka słaba w porównaniu do tej ciężkiej strzały?
Okej, mam wrażenie, że to pytanie pośrednio na siebie odpowiada. Aha, unik! Cymbale. Dobra, na szczęście miałem większy damage niż on. Tak więc... win dla mnie. Okej, co tu jest? Okej, troszkę mi się to nie podoba. Partyzana, czyli kolejna włócznia. No oczywiście! Boże, to jest cały taki przeciwnik! Myślałem, że to jest jakaś narośl! Okej, będę musiał uważać na ściany. Nie tylko. O! Dobra, to jest jakiś zwykły korzeń. O, ale to już nie. Jakieś ruiny. Okej, to było dziwne. Czemu tak nagle katapultowało tego dwugłowego węża? Poważnie? W ostatniej chwili zdążyłeś się podnieść tarczę? Okej, nie takie złe wrażenie robi ta moja partyzana. Znaczy, pika. Pika, pika, Pikachu! W sumie jakby nałożył na nią efekt błyskawic, nawet by się zgadzało. Okej. Tutaj pusto. Kolejny No, myślę, że mogę śmiało stwierdzić, że to jest żołnierz. Bynajmniej w jakimś stopniu. Nie, no jakiś efekt na mnie nałożył, no ale nie bardzo wiem jaki. Wygląda to trochę tak, jakby chciał mnie wyleczyć. Albo zadać mi tak obrażenia. No, ale kto wie. Dobra, co się kryje na tej wieży? Kolejna mgiełka. O! Okej. Hej. Serio? Serio? Prosto w twarz poleciał mu jakieś trzy pociski, żaden mu obrażeń nie zrobił. Dopiero czwarty coś zadał. Ale ładnie to wygląda. Dobrze. No tylko niestety za chwilę skończą mi się te strzały duszy. Została mi ostatnia. Myślę, te ciężkie strzały, no ale kto wie. Okej, nawet fajne obrażenia robią. O, tak coś czułem, że to jakieś ładowanko będzie. Dobra. No, tego nie zdążyłem uniknąć. No, i jak trafię, to już po nim. Pięknie. Dusza księżycowego motyla! I człowieczeństwo. No, człowieczeństwo bym zużył, bo będę musiał odwrócić pustkę, więc... No, przy okazji sprawdzimy, jak bardzo mnie to leczy. No. Do full HP mnie przywróciło, więc... Pewnie jest stosunkowo dużo. Dobra, jeszcze te dusze chcę sprawdzić, tylko w jakimś... najlepiej... w miarę spokojnym miejscu.
to będzie? Nie tutaj. Na pewno nie tutaj. A, ten hełm elity jeszcze. No jest grubo cięższy niż ten set, który mam aktualnie. Hełm bezimiennego rycerza, być może elitarnego rycerza z Astory. Choć nie palił się do porzucenia misji nieumarłego, zginął w azylu nieumarłych i został pustym. Okej, okay, tutaj zbroja elitarnego rycerza. Symbolem strzegącym przed ogniem umieszczonym na niebieskiej tunice. Dalej jest to samo, tu jest to samo, też to samo. Dobra, a czy ja byłbym w stanie to na przykład nosić i mieć szybkie role? W sensie poza tą maską oczywiście. Niestety nie. Ciągle mam za mało tego. No mam niecałą połowę, ale z tego co ja kojarzę z dwójki, no to musiałem mieć więcej niż 70%, żeby mieć takie ciężkie role, no to... Dalej ciężkie role. Rękawice o 3 punkty aż cięższe. Dobra. Wiecie, to nie chcę być z siebie na razie jakiegoś takiego mega kloca tanka, jakim był Havel, nie? No bo do tego potrzebuję na przykład mieć jego zbroja, a nie mam. Ale z wielką chęcią bym... Coś nie... Hej. Klucz do piwnicy wieży strażniczej. Boski żar i kość wiodąca do domu. Ty, gościu wygląda jak Andre normalnie. Dobra, czy tutaj będzie ta dusza? Tak. Zdobądź wiele dusz lub utwórz unikalną broń. Dusza mistycznego księżycowego motyla latającego w ogrodzie Darkroot. Wyjątkowe istoty mają wyjątkowe dusze. Dusza tego motyla została stworzona przez Sefa Bezłuskiego. Okej. Okay. Czyli tego białego smoka. No dobra, czyli tutaj boss strzegł po prostu żaru. A co daje mi sam żar? O, okej. Okay. Żar służący do ulepszania broni przez kowala. Boskie żary są własnością kościoła. Korzystają z nich boscy kowale. Ulepsza zwykłą broń plus 5 w boską broń. Boską broń można wzmocnić do plus 5. Boska broń służy do polowania na nieumarłych. Używaj przeciwko nieumarłym i pionkom nekromantów. Dobra. Ja tam z chęcią sprawdzę. Ciekawe. Jest Ej, ale właśnie, jest André! Ale pytanie, czy on może z tego żaru korzystać? Zaraz się dowiemy. My, that's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I could produce divine weapons with a flame such as that. Oczywiście, że zostawiamy. Thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Okej. Okay. A, i teraz jest modyfikacja. Okej. Okay. Boski miecz półtora ręczny. A, odłamki zielonego tytanitu potrzebuję. Dobra, to zróbmy sobie boski miecz. Okej. Okay. I boską pikę. Czemu nie? Boska tarcza. Boska tarcza, co? Jaka jest różnica? Stabilność trochę mniejsza. Obrażenia magiczne na uderzeniu. Siła spada, ale obrona mocno wzrasta przeciwko boskim atakom. Znaczy wzrasta. Po prostu dodaje się taka obrona. Okej, teraz jakbym chciał, to potrzebuję tych odłamków zielonego tytanitu, żeby to dalej ulepszać. Okej. No nie. Więcej tytanitu nie zdobyłem, ale z wielką chęcią sobie naspawam mój ekwipunek.
Powiesz coś na więcej? This is the old church. It was abandoned in favor of the church that you passed through. There are paths leading from here to two forbidden plains. Sen's fortress and the Darkroot Garden. They attract all sorts of lunatics. No one as cultured as yourself. It's fine to be undead, but keep a level head, eh? Sen's fortress is an old proving grounds built by the ancient gods. It is the only route leading to the great Anor Londo. Of course, most fools can't even find their way into that fortified death trap. But they won't stop trying. Take that bumbling Sir Onion. No, typa jeszcze nie spotkaliśmy. I know little of the Darkroot Garden, although I've heard rumors of a divine blacksmith who resides there. Those who get stumped in the catacombs seek him for divine weapons. No, znalazłem jego zwłoki, dałem ci jego żar, więc... I know little of... Dobra, to się już powtarza. Don't get yourself killed. No i super. Nawet, że progres był. Teraz czeka mnie ta gorsza część, czyli sprawdzanie tego... czyli sprawdzanie tego drugiego korytarza, który prowadził właśnie tam, gdzie było tych dwóch cepów. A co za tym idzie? Walczenie z nimi ponownie. Niestety dość irytujące jest to w grach od From Software, że przeciwnicy nie zadają tutaj konkretnych obrażeń, tylko dość często zadają obrażenia procentowe. To znaczy, jeśli mam na przykład moją boską pikę i ona ma obrażenia... A właśnie jeszcze partyzany miałem opis sprawdzić. Długa włócznia wyposażona w dodatkowe ostrze umożliwiające wykonanie cięć. Duży zasięg tej włóczni sprawia, że ta broń doskonale sprawdza się w wielu sytuacjach. Niestety podczas walki na krótszych dystansach jej rozmiar poważnie utrudnia wyprowadzanie celnych ciosów. Dobra. Okej, mamy teraz 87 bazowo obrażeń fizycznych, ale 106 obrażeń magicznych. Nie partyzana, tylko półtora ręczny. Okej, 106 fizycznych, czyli ma mniej tego, ale ma 130 obrażeń magicznych. Czyli ma grubo ponad to, co miał wcześniej. Wydaje mi się, że ta pika chyba też ma więcej. Aczkolwiek nie jestem pewien. W ogóle tu ma premię do parametrów C z wiarą, czyli gdybym nadał jej moc błyskawic, no to tam, im wyższą mam wiarę, tym większe były pewnie obrażenia. A wracając na szybko do tematu. Chodzi mi o to, że tak samo jak było w Sekiro, widzieliście na przykład demona nienawiści, jak z nim próbowałem walczyć, to on dość często walił atakami typu nie, że walnie mi za część obrażeń, tylko walnie mi procentówkę. Typu on mi walnie mnie 3 razy i ja jestem nagle bez HP. I nie dlatego, że mi zadał tyle obrażeń 3 ciosami, tylko dlatego, że po prostu... W sensie, że nie ma takich wbudowanych obrażeń normalnie, tylko to po prostu były obrażenia procentowe. I to niezależnie od tego, ile bym miał HP. Jakby nam poszedł gdzieś na pierwszym levelu, to zostałbym one-shot jakiegokolwiek ataku. Ale widzieliście, miałem mega rozwiniętą postać i na 2 ciosy schodziło mi ponad pół HP. Już to było nienormalne. Ale dobra. To na razie sobie odpuszczam. Nie, nawet się nic nie zmieniło. W tej pizzy. Myślałem, że będzie jakiś taki efekt lekko błyskawic, skoro jest boska broń. No dobra, nieważne. Ode mnie póki co to będzie tyle. W następnym odcinku spróbuję pokonać tych cepów. Albo przynajmniej spotkam się z wami w momencie, w którym już się z nimi uporam. A ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
No oczywiście nie zapomnę pomachać przecież. Na razie.